Wiele ludzi zgromadziło się na rynku w Trzebnicy, aby po raz 10 wziąć udział w pielgrzymce Trzebniczan. Trasa pielgrzymów przebiegała z samego serca miasta, czyli z trzebnickiego rynku do grobu świętej Jadwigi Śląskiej. Wydarzenie to jest organizowane od 2010 roku i stało się nieodłącznym elementem uroczystości odpustowych. Po raz kolejny pielgrzymujemy z serca miasta, czyli z rynku do grodu świętej Jadwigi Śląskiej. I to choć najkrótsza pielgrzymka w kilometrach, ale najbliższa sercom naszych Trzebniczan. I to jest droga, o której ja zawsze powtarzam, nie droga przez zawiść, nienawiść, pogardę czy wspólne kłótnie, ale droga, która uczy nas takiego szacunku do siebie, wzajemnej miłości, pokory. Warto zaznaczyć, że jest to pielgrzymka zorganizowana specjalnie dla mieszkańców Trzebnicy, którzy jak co roku 15 października obchodzą święto swojej patronki, świętej Jadwigi Śląskiej. Moim zdaniem święta Jadwiga jest taką niezwykle ważną osobą, w ogóle odpust ku jej czci, ponieważ ona jest taką patronką pojednania. Łączy nie tylko narody, ale łączy różnych ludzi. Ponadto święta Jadwiga mnie osobiście bardzo tak imponuje jako ta, która potrafiła czynić miłosierdzie wobec wszystkich ludzi, sama będąc tak wysoko postawioną księżniczką, a jednak dla niej ważny był każdy człowiek. Zgodnie z tradycją, przed rozpoczęciem przemarszu wszystkich zgromadzonych powitał burmistrz gminy Trzebnica Marek Długozima, po czym pielgrzymi wyruszyli do bazyliki. Na naród polski swe rozlej dary. Nieodłącznym elementem pielgrzymki Trzebniczan jest msza święta, którą poprowadził ksiądz Piotr Filas. Pielgrzymka to jest coś takiego, co łączy ludzi i myślę, że każda pielgrzymka ma jakiś cel. W naszym przypadku jest to święta Jadwiga, czyli przychodzimy w taki uroczysty sposób, z wielu powodów prawdopodobnie, ale przychodzimy jak do matki, aby tutaj się spotkać. Dlatego w dzisiejszym trochę skomplikowanym świecie przychodzimy po to, żeby stawać się troszkę lepszymi, żeby w tej rzeczywistości, w której przyszło nam żyć, nie tylko samemu się uświęcać, ale także poprzez swoje jakieś tam dobre życie, przybliżać innych do Pana Boga. Msza tradycyjnie zakończyła się odczytaniem aktów zawierzenia miasta i mieszkańców świętej Jadwidze. Boże, Trójcy Świętej Jedyny, składamy Ci hołd głębokiej wdzięczności za dar świętej Jadwigi Śląskiej. Echo 24, Nina Jewtuszenko.